Ja jestem Maciejem z firmy Onea opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Jeżeli planujesz przygodę z Trunas, to świetnie, zastanawiasz się, którą wersję wybrać, bo mamy ich kilka: Trunas, Freenas, Trunas Core, Trunas Scale, a może Enterprise. Jakie są różnice? No właśnie, zaraz wyjaśnię i sam sobie wybierzesz. Zapraszam. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać. Tymczasem zapraszam. Trunas, Trunasem, ale który? Więc idźmy do źródła. Strona Trunasa. W związku z czym tak, od czego trzeba by zacząć w zasadzie z tym skończyć, czyli Trunas, e, Freenas, przepraszam. E, Freenas była to dotychczasowo darmowa wersja e, Trunasa. Ona była, jest open sourcem dostępnym za darmo, w pełni funkcjonalna, e, działała, zupełnie dobrze się spisywała i Szybko schodząc do rzeczy, w 2020 został odpalony projekt Trunas Core i w 2021 został on scalony z Freenasem, czyli od 2001 roku praktycznie Freenas już nie występuje. Freenas po prostu przeistoczył się w Trunasa w Trunasa Core. Funkcjonalność pozostaje ta sama. Nadal jest open source, nadal pozostaje bezpłatny i w zasadzie auto przejście, przejście następuje automatycznie w wyniku po prostu upgrade'u, czyli jeżeli mieliśmy dotychczasowego NASA wystarczyło kliknąć aktualizuj, on po jakimś tam czasie po prostu restartował się jako jako Core bez większych problemów. Kilkakrotnie coś takiego robiłem, a razu nie natknąłem się na jakiekolwiek problemy. Czyli sprawę freenas mamy wyjaśnioną. Jeszcze z ciekawych produktów, które ostatnio się jakiś czas temu pojawiły, jest Trunas Command. To, tak, to taka dygresja, służy do zarządzania, zarządzania wszystkimi Trunasami, które mamy, czy Corem, czy Enterpriseem czy Scalem. Chodzi o to, że jedna konsola zarządza kilkoma E, kilkoma e, trunasami. Jest to bardzo bardzo, ciekawe, e, bardzo ciekawa koncepcja. Do 40 fizycznych dysków jest to, jest to za darmo albo w formie Wiemki. Mm, w formie na przykład Wiemki. E, ale wracając do sedna. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wybór samego Freenasa, e, <laughs> Trunasa, mamy do wyboru e, Trunas Core, Trunas Enterprise i Trunas Scale. Co O co chodzi w szczegółach? Porównajmy. E, jedną z podstawowych, znaczy, jakby Trunas Core, jakby to był do tej, po dotychczasowy e, FreeNAS, czyli to jest ta darmowa, open sourceowa wersja samego Trunasa, jest e, Trunas Enterprise, który jest e, wspieraną płatną, e, wspieraną płatną wersją e, FreeNASa. Wróć. Trunasa, przepraszam. Jako, nowo no, jako nowość od jakiegoś czasu jest, występuje coś takiego jak Trunas Scale. E Gdzie jest różnica? Jeżeli chodzi o podstawowe funkcjonalności i. E to i tutaj mamy porównanie, czy, czy replikacje, czy, czy dostępy, czy snapshoty, jakby wszystkie, wszystkie cała funkcja serwowania NFS-u, czy wszystkich serwerów plików, i tym podobne, wszystko działa w zasadzie identycznie. Zarządzanie jest dosyć zbliżone. Interfejs, interfejs jest ciut, ciut, ciut różny, ale jakby nie, nie, nie to jest clue, czyli Obie i Scale i Core są open sourceem w darmowej wersji, więc czym się tak naprawdę różnią? Różnią się tym, że Scale został zbudowany nie na FreeBSD, jak Core i Enterprise, ale na Debianie. No tak, ale co z tego? I dużo i nic i dużo. Z jednej strony, z perspektywy użytkownika, nie ma to większego znaczenia, bo interfejs się niewiele różni, funkcjonalność się niewiele różni. Ich celem jest doprowadzić do możliwości skalowania poziomego. Chodzi o to, że scale-up działa w ten sposób, że jeżeli chcemy mieć lepsze parametry, to po prostu musimy dokupić lepszy sprzęt. Koniec krótko. Scale-out Charakteryzuje się tym w skrócie, że możemy zacząć klastrować wiele nodów, żeby osiągnąć większą niezawodność, bądź też lepsze y, osiągi. E, ciekawi, mnie, ciekawi mnie, co z tego wyjdzie, e, jakby e, zobaczymy, e, ale nadal z perspektywy większości z nas e, ten. Ta funkcjonalność może nie tyle nie ma znaczenia co jest no, dużym przerostem formy, formy nad treścią. Sam, e, sam e, trunas plus jakieś snapshoty plus replikacja do całych tych danych do, na drugi serwer zdecydowanie zdecydowanie w większości wypadków e, zupełnie wystarczy czyli jeżeli e, Mając, stając przed wyborem, którą wersję chcemy wybrać, to jeżeli mówimy o zastosowaniach profesjonalnych na większą skalę, zdecydowanie chcielibyśmy zdecydować się na Enterprise. Warto jest mieć wsparcie przy odpowiedniej skali działalności. No i na pewno trzeba będzie to za, za to zapłacić. Jeżeli chcie, chcemy zdecydować się na darmową wersję, między, w związku z czym wybór między, i zakładamy, że sami sobie z tym radzimy. Wybór jest między Core a Scale. Jeżeli, jeżeli nie macie zamiaru wykorzystywać funkcjonalności ani skalowania, ani tego, że jest to odparte na debianie o tym za chwilę. Jeżeli nie macie o tym pojęcia, to zdecydowanie wybierzcie, wybierzcie Core. Scale jak do tej pory to jest świeży projekt, jakby zapewne działa jak należy. Natomiast Moje pierwsze wrażenie są takie, że jeszcze to nie jest to, jeszcze nie wszystko jest, nie chciałbym powiedzieć, że jest zawodne, ale jakby jeszcze nie są tam, z, z trunasem scale jeszcze nie są tam, gdzie są z trunasem core. W związku z czym w zdecydowanej większości wypadków powinniście wybrać trunas core. Natomiast, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to, dlaczego warto byłoby naprawdę pomyśleć o trunas scale, to są aplikacje. O co chodzi? Jeżeli, jeżeli dotychczas wy, wykorzystywaliśmy w Trunasie Core dodatkowe funkcjonalności aplikacji w postaci Next Cloud'a, czy, czy czegokolwiek innego jest tego tam wbudowanych serwera Minecrafta, czy, czy czegokolwiek, czy, czy jakichkolwiek innych serwerów monitoringu, czy czegoś takiego, to w Trunasie Core i Enterprise w systemie BSD oparte są one na pluginach i instalowanych w tak zwanych jailach. To nie jest zbyt m, radosna forma radzenia sobie z taką pseudowirtualizacją. Wszystko jest dobrze dopóki nie zmienia się y, wszystko, y, jakby y, funkcjonalna część systemu jest współdzielona z samym systemem y, Trunasa, czyli jeżeli wszystko jeżeli y, wszystko działa, to jest dobrze. Natomiast jeżeli zmienia się wersja systemu, te pluginy potrafią się rozjeżdżać. Nie jest to idealna forma. Natomiast, jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład tym, żeby Trunas był yy, yy, jego serwerem dla, yy, dla Dockera, to to jest miejsce, gdzie zaczyna być fajny Trunas Scale. Czyli jeżeli, jeżeli, nic nie, jeżeli potrzebujemy podstawową funkcjonalność, zdecydowanie Trunus core, jeżeli chcemy albo mieć potencjał do skalowania do scale outu, czyli do, do, do klastrowania. Przyznam, że nie wiem jeszcze, jak to działa, jakby cel jest jasny, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie w praktyce się spisywało, lub jeżeli potrzebujemy konteneryzacji pod dockerem, to skłaniamy się w stronę, w stronę Scala. Poza tym funkcjonalności naprawdę są bardzo, bardzo zbliżone, jakby nie ma tu się co, nie ma tu żadnych olbrzymich, olbrzymich różnic. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ewentualny sprzęt, można również, można również na tej stronie spojrzeć od podstawowych, od podstawowych urządzeń do naprawdę. Naprawdę potężnych, do, naprawdę potężnych urządzeń można tutaj albo kupić na Amazonie, albo skonfigurować i kupić. E, właśnie bo nie wspomniałem o tym. E, a propos urządzeń, e, zarówno e, Cora, jak i, e, i Scala można instalować na w zasadzie dowolnym urządzeniu jakie mamy dowolne może nieco przesadzam na wszystkim co ma jakiekolwiek cechy serwerowe. Jak najbardziej jest to jest to dobre miejsce. Natomiast wersję Enterprise można wyłącznie instalować na ich sprzęcie. To co jest, co jest zupełnie zrozumiałe bo jeżeli wsparcie ma być dobre oni mają za to odpowiadać to chcą żeby działało to na ich przetestowanym, na ich przetestowanym sprzęcie. E, także, e, e, także tutaj obydwie te i scale i core możemy instalować na czym nam się w zasadzie żywnie podoba. Szybkim rzutem oka na interfejs możemy stwierdzić, że w zasadzie niewiele się różnią. No Podstawowa, podstawa, no główna różnica, hmm, główna. Jedna z ważniejszych różnic jest, jak wspominałem, tutaj po lewej stronie są e, z zakładka Apps, za którą de facto kryje się cała konteneryzacja i dockery, a po lewej stronie mamy pluginy które tak naprawdę instalują tak zwane Jail'e, o tu po lewej stronie mam na przykład zupełnie testowo przepraszam, Next Cloud'a na, na Dockerze zainstalowanego. Różnica jest jeszcze taka, w praktycznym zarządzaniu, jeżeli w administracji, jeżeli ktoś woli Debian'a lub woli FreeBSD, niektórym jest łatwiej tym, niektórym tym zarządzać, ale to już jest jakby m, następny poziom. Okej, okay, to generalnie wszystko jakby polecam, bo używam, bo uważam, że to jest fajny projekt. Nie dostaję za to żadnych pieniędzy. Jakby co, dzięki, że zostaliście do końca. Pozdrawiam. Hej.